wracać. A jak zejdzie z niebą tu lawina, uwidzi swosny panocku, nikt już jej nie zatrzyma. Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. Co roku, w ostatni poniedziałek maja, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci. Tego dnia obchodzone są różne uroczystości, akademie, parady, ale przede wszystkim na cmentarzach wojskowych, przy grobach tych żołnierzy, którzy oddali życie za Stany Zjednoczone w różnych wojnach, przy tych grobach zbierają się rodziny, przyjaciele, znajomi, delegacje wojskowe, delegacje jakieś rządowe. Kiedy patrzę na te zdjęcia, to przypominają mi się zupełnie inne fotografie, które w ostatnich latach w polskiej prasie się pokazały. Też dotyczą żołnierzy i też dotyczą grobów. Ale są to zdjęcia grobów polskich żołnierzy, gdzie na tablicach zarząd cmentarza nakleja kartkę grób do likwidacji, a pod spodem żołnierz spod Monte Cassino, żołnierz Armii Krajowej czy żołnierz powstaniec wielkopolski. Jak to jest możliwe, że przez tyle lat nie powstała ustawa, która zabrania zarządowi cmentarza likwidacji grobu byłego żołnierza polskiego? To, że on dożył późnej starości i to, że on zmarł bezpotomnie, że nie ma kto tym grobem się zaopiekować i go opłacić, nie może być w tym momencie powodem do tego, aby taki grób został zlikwidowany. To powinno być bezwarunkowo ustawowo zabronione. Możemy się zastanowić, czy te wszystkie właśnie historie, które się tutaj zdarzają, bo dotyczy to różnych aspektów, wszak są bezczeszczone w jakiś sposób polskie pomniki, nagrobki, jest bezczeszczona polska flaga. No tutaj mamy dużą tradycję, wszak był taki znany celebryta, który nawet zorganizował happening wkładania polskiej flagi w psie odchody. Mamy też tradycję nawet władz najwyższych niegodnego zachowywania się podczas uroczystości państwowych na grobach polskich oficerów, żołnierzy. Mam tu na myśli Aleksandra Kwaśniewskiego, który kompletnie pijany składał wieńce przy grobie polskich żołnierzy w Katyniu. Jak to jest możliwe, że taki człowiek został jeszcze na drugą kadencję wybrany? Jak to jest możliwe, że Polacy, mimo tego, że to faktycznie nie było mocno rozgłaśniane, bo telewizje starały się ten incydent wyciszyć, nie pokazać go, no ale tam jakimiś bocznymi kanałami te informacje trochę do opinii publicznej się przebiły. No i mimo tego Polacy wybrali go na drugą kadencję. Świadczy to o tym, że gdzieś w nas nie ma takiego poczucia, że trzeba tych ludzi, którzy niegodnie się zachowują wobec Polski, wobec naszych bohaterów, po prostu odstawiać na boczny tor. O nich historia powinna zamilczeć. Oni powinni być potępieni. To jest historia może przede wszystkim związana z tym, że nie wychowaliśmy sobie pokolenia w ostatnich latach młodzieży takiego, które by znało dobrze tą historię, że wychodząc ze szkoły ma tą podstawową wiedzę, co się działo podczas ostatnich lat, co się działo podczas II wojny światowej, podczas I wojny światowej. Mając tą wiedzę, na pewno rzadziej by się zdarzały takie incydenty, jak właśnie ten, który był w zeszłym roku we Wrocławiu, gdzie pod pomnikiem Witolda Pileckiego, jednego z największych bohaterów polskich z II wojny światowej, tam wśród tych wieńców, które złożyli kombatanci, władze, jakaś grupa ludzi zrobiła sobie happening w tych wieńcach, się tam tarzali, robili sobie zdjęcia. Takich niegodnych właśnie zachowań, może ktoś powie, że to tylko są jakieś incydenty, że się to raz na jakiś czas zdarza. No zdarza się, bo ktoś nie ma w ogóle wyobraźni, nie szanuje tych, którzy oddali życie za Polskę. Dlaczego nie w Polsce nie utworzyć Dnia Narodowego Dnia Pamięci? Dlaczego nie w jednym dniu nie będziemy czcić tych wszystkich bohaterów, którzy oddali życie za
Polskę podczas wojny, aby ta wolność została odzyskana, ale wszystkich tych, którzy oddali życie w obronie naszego bezpieczeństwa, policjantów czy strażaków. W tym jednym dniu moglibyśmy sobie przypomnieć o tych wszystkich ludziach na cmentarzach, tam nawet, gdzie te osoby właśnie zmarły bezpotomnie. Można byłoby ich upamiętnić w jakiś sposób. To trzeba zrobić też przede wszystkim dlatego, że Polacy już oddali tyle swojej krwi za wolność Polski i innych narodów, że czas najwyższy, abyśmy, znając tą historię, wiedzieli o tym, że polska krew jest cenna. Trzeba robić w ten sposób, aby więcej naszej krwi już nic nie spływało. To by było tyle na dziś. Z Panem Bogiem zostańcie.